Jak to jest, że 31-letni gracz nagle po 5 latach odkrywa taką grę jak Escape from Tarkov? Jak to się dzieje, że po latach grania w inne tytuły, takie jak na przykład seria Battlefield czy też Rainbow Six Siege, w końcu postanawia zainwestować zdecydowanie więcej czasu w tytuł, który notabene w dalszym ciągu jest w becie? Przez ostatnie tygodnie zarówno na Twitchu oraz na YouTubie staram się pokazywać Wam moje historie, moje przeboje w grze, którą myślę, że mogę śmiało określić jako najbardziej nieprzyjazną dla nowego gracza, w jaką kiedykolwiek grałem. A mimo to, mimo wielu bugów, mimo wielu błędów i absurdów w samej grze pod względem technicznym na przykład, cały czas towarzyszy mi uczucie tej jeszcze jednej rundy, tej jeszcze jednej mapy. Tak jest, wydaje mi się, że mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że uzależniłem się od Escape from Tarkov. Część z Was sama może być zadziwiona, co w tej grze takiego jest. Właśnie dzisiaj postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć. Bo mimo, że gra bardzo często pokazuje nam środkowy palec w najgorszy możliwy sposób, to jest w niej coś wyjątkowego. Jeżeli sami gracie w Escape from Tarkov, podajcie nam w komentarzu jeden powód, przez który gra podoba Wam się najbardziej, a przed Wami 5 głównych powodów mojego uzależnienia. Wyobraźcie sobie, że rozpoczynacie swoją przygodę z bardzo złożonym FPS-em. FPS-em, w którym macie multum karabinów i praktycznie nieskończoną możliwość personalizacji tychże właśnie. FPS-ie, w którym, aby nauczyć się bardzo dobrze jednej mapy, musicie poświęcić na nią spokojnie od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin. Wyobraźcie sobie FPS-a, który nic nie podaje Wam na złotej tacy. Do wszystkiego musicie dojść sami, wszystkiego musicie sami spróbować, wszystkiego musicie się sami nauczyć. Nie ma żadnej drogi na skróty. Gra pod tym względem jest giga brutalna i na pewno jest to jeden z powodów, przez który gracze dają sobie z Escape from Tarkov spokój. Zapytacie, co jest w tym fajnego? Co jest w tym uzależniającego? Co jest w tym wciągającego? Wszystko to, co wymieniłem. Escape from Tarkov to gra nieprzewidywalna jak żadna inna. To gra z pozoru niedostępna, jednak dająca niesamowitą wprost przyjemność z tego, że po prostu w którymś momencie zaczyna ci dobrze iść. Te początkowe dziesiątki zgonów, co do których nie miałeś pojęcia, jak zginąłeś, zaczyna być dla ciebie lekcją. Każdy frag, początkowo na botach, a później na graczach, sprawia ci ogromną przyjemność i co najważniejsze, daje naprawdę dużą satysfakcję. Tak, wydaje mi się, że mogę spokojnie stwierdzić, że to jest największy powód, dla którego Tarkov jest dla mnie tak wciągający. Nie ma niczego złego w byciu grą przystępną dla nowych użytkowników, takich jak chociażby normalny, arkadowy, zwykły pod tym względem Battlefield, co do którego również trzeba mieć pewnego rodzaju umiejętności, aby grać dobrze, który również daje bardzo wiele satysfakcji na konkretnych polach. Podobnie miałem z innymi grami, jak chociażby z Rainbow Six Siege, natomiast Escape from Tarkov pod tym względem mnie urzekł. Nie głaszcze mnie po głowie, nie mówi mi, co mam robić, nie mówi mi, jak mam robić. Jest po prostu pod tym względem zupełnie inny niż wszystkie inne FPS-y, w które dotychczas grałem. A teraz zastanówmy się, jak z boku może wyglądać rozgrywka w Escape from Tarkov. No bo jesteście w swoim staszu, wybieracie swoje karabiny, wybieracie swoje wyposażenie. Hełm, kamizelka, plecak, maska, wszystko czego tylko dusza zapragnie. Wybieracie mapę, wchodzicie na tą mapę, idziecie albo bić się z innymi graczami, albo robicie questy, albo przechodzicie przez mapę idąc śladem różnego rodzaju ukrytych skrytek po to, aby wynieść jak najwięcej rubli. I co potem? Sprzedajecie wszystko, co wynieśliście, albo kitracie to w swoim staszu, bo lubicie patrzeć, jak wam rośnie, zbieracie pieniądze do niebotycznych ilości, albo rozwijacie swoją własną kryjówkę. I co później? Dokładnie to samo. Znowu się ubieracie, znowu wchodzicie, znowu idziecie tą samą albo zgoła odmienną ścieżką, ale w dalszym ciągu macie przed sobą tylko jeden cel, aby wyjść z rajdu żywym. Ta powtarzalność to coś,
co jest dla mnie w Tarkowie bardzo ważne, co sprawia, że mam syndrom jeszcze jednego i jeszcze jednego meczu. I z pozoru wydawać by się mogło, że wszystko jest takie samo, że robimy wszystko dokładnie w ten sam sposób. Nic bardziej mylnego. Każde wyjście, każda historia, każda sytuacja, każdy napotkany gracz, każdy napotkany bot potrafi nieść za sobą coś zupełnie innego niż niósł chociażby 15 minut temu. Każdy staż, każde miejsce, każda skrzynka z amunicją, każda kurtka, każde małe miejsce, w którym wiecie, że może być coś wartościowego, za każdym razem może dać wam coś innego niż dało wcześniej. Uwierzcie mi, to po prostu działa jak narkotyk. To uczucie nieprzewidywalności świata, jaki mamy w grze, całego środowiska, tego, co na nas czeka z każdym kolejnym rajdem, jest czymś poniekąd fascynującym, czymś, co przyciąga do monitora, bo każdy rajd to nowa historia i możecie pisać swoją historię w Tarkowie tak, jak tylko chcecie. Możecie być albo szczurem, który leży z Mosinem pod krzakiem i czeka na ekstrakcie. Możecie być gigawalaczem, który napierdala innych ludzi 24/7. Możecie również spokojnie na pełnej chillerze chodzić sobie na łucy i zbierać płatki owsiane albo pić hektolitry mleka czy soku. Sami tworzycie swoją historię, a jaka ona będzie, zależy w dużej mierze od przede wszystkim cierpliwości i wiedzy, którą trzeba przyswoić. Wiedzy, którą nabywamy przez praktykę, ale też teorię. Escape from Tarkov to praktycznie moja pierwsza gra, która wymagała ode mnie w jakimś mniejszym bądź też czasem większym stopniu po prostu rozbudowanej wiedzy teoretycznej, nie tylko w kwestiach mechanik poruszania się, bo każdy FPS charakteryzuje się czymś innym pod tym względem, ale w Tarkowie musimy po prostu nauczyć się niektórych rzeczy, takich jak chociażby rodzaje amunicji, w jaki sposób leczyć się lepiej, szybciej, bo sposobów na leczenie w trakcie walki jest naprawdę sporo. Escape from Tarkov potrafi bardzo przytłoczyć, szczególnie na początku, gdy wchodzisz do gry, widzisz te wszystkie tabelki, te wszystkie kratki, te wszystkie dzikie czasami skróty klawiszowe, o których nie masz zielonego pojęcia. W pewnym momencie po prostu widzisz, że nauczyłeś się czegoś nowego, widzisz, że jesteś w czymś lepszy, widzisz, że możesz wykorzystać pewną wiedzę w praktyce. Tyczy się to nie tylko suchej wiedzy, na przykład na temat tego, ile sekund odporności na ból daje jakiś lek przeciwbólowy, czy chociażby warto brać taką, a nie inną amunicję z trupa, ale przede wszystkim też chodzi o to, w jaki sposób zachowujemy się w niektórych sytuacjach, które Escape from Tarkov przed nami otwiera. Na początku spanikowani, niepewni, non-stop nasłuchujący wszystkiego, co się dzieje wokoło, przestraszeni. Po pewnym czasie to uczucie mija. Oczywiście nigdy tak naprawdę nie znika na zawsze, ale widok swoich własnych zmian, na przykładzie własnych zachowań, jest zawsze najlepszą nagrodą, a przy okazji motywacją do tego, aby grać i poświęcać swój czas dalej. Aby to wszystko miało miejsce, gra musi być też całkiem ładnie opakowana, a najlepiej by było, jakby dysponowała naprawdę ciężkim, wciągającym i jedynym w swoim rodzaju klimatem. Pewnego rodzaju ekosystemem, społecznością charakterystyczną dla danego tytułu, czy też lore widocznym na każdym kroku. Klimat, klimat i jeszcze raz klimat. Tarkov to jeden z najbardziej klimatycznych FPS-ów, w jaki grałem. Począwszy od odgłosów broni, jej przeróżnych rodzajów, wytłumionych karabinów, pistoletów czy też shotgunów. Dźwięki granatów, charakterystycznego biegania, tego jak jęczy nasza postać, gdy dostaje srogie baty, czy też odzywki skawów wszechobecnych na mapie. To wszystko sprawia, że Tarkova nie da się pomylić z żadną inną grą w tej dziedzinie. Nigdy osobiście nie byłem profesjonalnym graczem e-sportowym, ale od zawsze lubiłem rywalizację z ludźmi. Czy to poprzez sport, czy to przez inne dziedziny życia, we wszystkim co robię zawsze chciałem być najlepszy. Zawsze chciałem być lepszy niż kolega, niż znajomy, niż przeciwnik, niż osoba na serwerze. Ostatnią rzeczą, jaką można powiedzieć o PvP w Tarkowie, to to, że w jakikolwiek sposób dąży do tego,
aby być grą sprawiedliwą. Niejednokrotnie na serwerze jako gracz początkujący spotykam ludzi, którzy grają w grę od wielu, wielu lat, którzy w każdym aspekcie gry są po prostu ode mnie lepsi. Zdarzają się również sytuacje, gdzie napotykamy na graczy gorszych od nas, na graczy ze zdecydowanie mniejszym doświadczeniem. Ten wielki, ogromny gar przeróżnych umiejętności, przeróżnych charakterów podczas każdego rajda sprawia, że za każdym razem, gdy walczę z przeciwnikiem, gdy wiem, że strzelam się z jakimś innym graczem, moje serce przyspiesza swoje bicie, a tętno robi się coraz szybsze. Escape from Tarkov w PvP daje mi takiego rodzaju emocje, których do tej pory nie dała mi żadna inna gra. Wydaje mi się, że każdy z nas lubi takie gry, które wywołują w nas jakieś emocje. Czy to grając w fabularne single playery, które prowadzą nas za rączkę i pokazują interaktywny film, w którym możemy poczuć się jak bohater. Dla mnie Tarkov aktualnie, bo nie wiem co będzie za rok czy za dwa, jest właśnie takim filmem, gdzie scenariusz jest bardzo często bardzo podobny. Jeżeli Tarkov będzie łaskawy, wyekstraktujesz, wyjdziesz na zero, a w najlepszym przypadku zarobisz. Jeżeli nie, dostaniesz banie. Troszkę to działa jak hazard, nie sądzicie? Ale czy to właśnie nie to jest w tej grze najbardziej pociągające? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie samemu.